Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w być może ostatnim drafcie na moim kanale. Czy będzie ostatni? No zobaczymy jak mi pójdzie, jak odpadnę w pierwszej rundzie to raczej nie, będę chciał to poprawić, ale jeśli wygram w pięknym stylu, no to możliwe, że kończymy z FIFA 16 i tym właśnie trybem. Więc jaka formacja na początek? 4-1-2-1-2 szeroko, ponieważ można tutaj używać praktycznie wszystkich piłkarzy i kogo dostajemy na start? No fajnie, no Leo Messi, jednak ostatnio mieliśmy mnóstwo piłkarzy z Ligi Hiszpańskiej, więc dzisiaj wreszcie spróbuję zrobić ten draft z Ligi Angielskiej, jako że ona ruszyła jakieś 2 tygodnie temu, świetnie się to rozpoczyna. Ej kurczę, no chciałbym zagrać kartą Francuza. Dobra, niech będzie Sanchez, jego karta też wygląda dobrze. Harry Kane, nie no, będę liczył na jakiegoś lepszego napastnika. Riyad Mahrez, czemu nie może wyskoczyć jego wersja niebieska? Postawię na Lamele i będę czekał na lepszego Mahreza. Wolę kartę Arnautowicza. Paez zdecydowanie lepiej by się spisał na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, a Arnautowicz ma niesamowity wzrost, siłę. No i ogółem, bardzo podobne statystyki do Paeta, ale chce zagrać Austriakiem. Na razie to się wszystko dobrze układa. Filip Lam na lewej obronie? No racja, dostał tę kartę, jednak kompletnie o niej zapomniałem. Filipe Luis. Legenda Ligi Angielskiej, John Terry. Nie może być innej opcji. Bohater ostatniego draftu, Baumgartlinger. Kyle Walker albo Bellerin. Aha, jednak nie. Patrick. Czemu nie mogę dostać? O, no jest dobry obrońca z Premier League, Smalling. Cześć. Jeszcze Petr Cech, Team of the Season. Fantastycznie. To wiecie co? Pele. A, to tak nie działa. Cholera. To Neymar. Hinteregger. Niech będzie były piłkarz Premier League, Cristiano Ronaldo. Nadal potrzebuje środkowego O, Riyad Mahrez, jego lepsza wersja. Nie będę czekał na tego Totsa, postawię na wersję 83. No, zdecydowanie spisze się lepiej niż Lamela. Tylko teraz prawy obrońca, środkowy nie, środkowych obrońców mam, ale SPD nam się przyda. Dybala. Wow! Na tym stopniu dostajemy legendę. Czegoś takiego się nie spodziewałem, no właściwie żadnej innej karty nie potrzebuję. Futre już był u nas w drafcie, grał dobrze, więc okej. A, cudownie Aguero! No, i taki napad mi się podoba. Marzenia się spełniają. Czemu nie mógł wyskoczyć prawy obrońca z Ligi Angielskiej? O parę. Dwie karty do końca, no niestety tego pełnego zgrania nie będzie. No nie będzie. Alderweireld. No niestety, Arnautowicz nie będzie występował w pierwszej jedenastce. Futre da zgranie Filipe Luisowi. Szkoda, że Davida Luisa już nie ma w Premier League. Tytonia. Alan Pardew. I udało się, mam fajną drużynę z Ligi Angielskiej. Ronaldo, nasz super zmiennik, doprowadzi nas do zwycięstwa, gdy będę w potrzebie. Ten Cattermole, no tak średnio, ale w razie czego mam Baumgartlingera. Alderweireld otrzymuje 7 zgrania na tej pozycji, jeszcze ustalę ławkę rezerwowych i gramy. Mam tylko nadzieję, że nie przeoczyłem żadnego obrońcy z Ligi Angielskiej, w sensie bocznego, bo jeśli tak, to będę na siebie zły, ale okej, poradzę sobie. Zobaczmy, co czeka nas na sam, no tylko nie ten Bale, proszę. Najlepszy napastnik w tej grze według mnie. Nawet lepszy niż Ronaldo, grałem nim sobie kiedyś w drafcie i o Boże Święty. Tego się obawiałem, pierwszy strzał przeciwnika i James Rodriguez daje prowadzenie drużynie przeciwnej. No, chciałem wybijać piłkę, już wybijałem ją praktycznie, a tutaj boom, Kolumbijczyk się pojawia i gol. Sterling, podanie od Aguero, wow, błyskawiczna odpowiedź, 1-1, czuję się z tym źle. No to taki jakby, nie patrzeć, kick-off glitch, ale hej, chcę wygrać. Uznajmy to za piękną akcję, majstersztyk w moim wykonaniu. Gorilla zrobił mi to samo. Było mi wtedy przykro, ale taka jest gra. Ale rzut karny, panie sędzio, co się tutaj wydarzyło? W ogóle myślałem, że Argentyńczyk na spalonym, że tutaj nie będę miał okazji do zdobycia bramki, a jednak to wszystko wyszło pięknie, szkoda. Wielka szkoda, że pojawił się tam goalkeeper. Sanchez, ładna bramka, 2-1. No tak z miejsca, technicznie, z 16 metra. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem umiejętności piłkarza Chile. Fajnie to wyszło, bardzo podoba mi się gra Sterlinga, przekładanka. I tym samym zdobył asystę, podając do Alexisa, wcześniej jeszcze gol. Okej, Anglik się naprawdę dobrze spisuje. Jak? Blaise Matuidi zdobywa taką bramkę swoją słabszą nogą. No dobra, czegoś takiego to się po Czechu nie spodziewałem.
No 2-2 jest. W ogóle Futre nie widzę w tym spotkaniu. Ja wiem, że on jest w naszej drużynie, ale on nic nie robi. To mnie trochę smuci. Zaraz. Ben Arfa, już, koniec tego dobrego, no. Futre ma okazję, by się pokazać. Świetna wrzutka. Ale to Marcelo oddalił zagrożenie. 2 minuty do końca. Sterling przy piłce. Mocne zagranie i sędzia gwiżdże po raz ostatni. Przeprowadza pewne zmiany. Boisko opuści Sanchez. Mimo, że gra dobrze, tak jednak ja potrzebuję odrobinę więcej siły z przodu, ponieważ mam dwóch niskich napastników. Wydaje mi się, że Arnautowicz spisze się wyśmienicie i na razie to... Nie, jeszcze wpuszczę obrońcę i tyle. Dajesz Sterling, to jest tylko Varane. Szybki obrót, udało się. Rahim, uderzenie i tak jest! Casillas pokonany po raz trzeci. Ja muszę wyeliminować swojego przeciwnika, bo on popełnił ogromny błąd, umieszczając Hiszpana na bramce. No z tym piłkarzem nie wygrywa się tego trybu. Ale powiem wam, że nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie mi się grało Sterlingiem. Naprawdę, jestem pod wrażeniem tej karty. Oj, Bale się ładnie uwolnił. 3-3. Świetnie, Rafael Varane nie ma już sił, by dogonić Ronaldo, to będzie dośrodkowanie do Arnautowicza i co za cymbał! Ja byłem pewien, że to skończy się jakimś pięknym volejem. Nie, on postanowił uderzyć z główki, ale nie z głową. 5 minut do końca, tu musi paść gol. Filipe Luis, podkręcona centra, główka i Futre, tak! Niesamowite, jednak to mały Portugalczyk, nie ten wyższy. Daje nam prowadzenie na 3 minuty przed końcem meczu, zamieszanie w polu karnym. Jednak fantastycznie, legenda się tutaj wyłoniła prosto znikąd i zdobyła bramkę. Teraz troszeczkę będę się bronił, ponieważ ja naprawdę nie chcę dogrywki. Matuidi i świetnie Czech. Jak widzimy, nawet Casillas jest w polu karnym, jednak nie wiem, czy to coś da przeciwnikowi. Zobaczmy, centra... Nie! Mathieu! 4-4. Jak to jest możliwe? No kurde, kto go krył? Właśnie... No nikt. Dogrywka. Arnautowicz zaskakuje. Jezu, on nie ma cela. On po prostu nie ma cela. Ja nie wierzę. Wybrałem go, bo mu ufałem. Bo ja wiedziałem, że on ma świetne strzały. No kurde, sami widzieliście 88 strzelania na karcie. A on na chwilę obecną ani razu nie trafił w światło. Świetnie. Ronaldo radzi sobie sam ze wszystkimi. Cristiano Ronaldo sam na sam z Casillasem. Piękna podcinka. I tym razem jest bramka. 5-4. Ja zawsze zapominam o lobowaniu, ale ostatnio sobie przypomniałem o tej funkcji. Jak widzicie, potrafię ją wykorzystać. Arnautowicz, to jest twój wielki moment. Ach, świetnie podanie. Sterling. O kurczę, no. Mathieu architektem tej akcji. Krew mnie zalewa. 10 minut do końca. 5-5 jest. Ja wiem, że to było nieczyste, ale coś zrobić musiałem. Czerwona kartka dla Catermoa. Nie, dla Arnauta. A dobra, nad nim to płakać nie będę. No i mamy rzuty karne. Co za okropny mecz. Cristiano Ronaldo kontra Casillas. Oby to wyszło. Tak jest, 1-0. Dobra, Hulk kontra Petr Cech. Wiecie co, zostanę w środku. Mam takie przeczucie. Tak, 1-0 nadal jest. Po raz kolejny. No dobra, wykonywał to opary nasz obrońca, więc... Jakoś się nie dziwię. Bale kontra Czechy, super obrona. Naprawdę nie wiem, gdzie teraz uderzyć. Spróbuję mocno w róg. Pięknie. Dobra, trzeba to obronić. James Rodriguez kontra Czech. W lewy dolny róg. O Jezu. Futre, legenda już raz dzisiaj trafiła. Teraz w sam środek pod poprzeczkę. Jeśli Petr Czech teraz obroni, wygrywamy ten mecz. Ben Arfa kontra Czechy. Oj. Dobra, wystarczy teraz trafić i wygraliśmy. Riyad Mahrez, niewidoczny przez cały mecz, a właściwie teraz! Teraz zdobywa kluczową bramkę i awansujemy do rundy drugiej, co za okropne spotkanie. Pewnie było mnóstwo bramek, dogrywka, rzuty karne, ale nie, to wszystko miało się zakończyć w pierwszych 90 minutach. Ojeny. Ale dobrze mi wyszła seria rzutów karnych, z tego jestem zadowolony. Czas na kolejną rundę. Spotkanie numer 2 przed nami. Dobra, plus jest taki, że jest ta drużyna bardzo ofensywna, że ma słabych obrońców środkowych i Mandanda na bramce. Nie mogę tego przegrać. Sterling do Aguero, będziemy mieli pierwszą okazję, a spróbujmy uderzyć z tego miejsca. Poprzeczka. Jeśli Catermall dogoni Messiego, to należy mu się jakiś medal. Złapał go za koszulkę, dośrodkowanie na 16 metr, co za volley crossa. Na szczęście nad poprzeczką, choć... Nie, interweniował nasz piłkarz, brawa dla niego. Cross, coś czuję, że będzie chciał zagrać. A jednak, tutaj myślałem, że przed pole karne. Powinienem nie myśleć na przyszłość, konoplianka. Okej.
Nienawidzę tego piłkarza, on jest za dobry. Powinien być zakazany. Sterling, odpowiadamy. Znów poprzeczka. Czyli ja już wiem, jak ten mecz będzie wyglądał, okej. Drugi strzał Bale'a i druga bramka. Pięknie. Riyad Mahrez z dystansu. Będziemy mieli rzut rożny. Ładna próba. Luis i John Terry, ale on to skleił. Wow! Nie spodziewałem się tego po nim. Kolejny rzut rożny. Mahrez, dupa. Kolejny rzut wolny. Aguero! Nie wierzę w to. Aguero! Och, jak on się tak ustawił. Trzy poprzeczki w pierwszej połowie. Coś pięknego. Ja przeprowadzę zmianę. Sanchez jest odrobinę niewidoczny, dlatego zastąpi go Cristiano Ronaldo, a na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego wpuszczę Neymara. To będzie dobra zmiana. Długie, ryzykowne zagranie do Cristiano Ronaldo, ten skleił. Tylko czy przedrze się przez Filipe Luisa? Czy się udało, to zaraz zobaczymy. Jeszcze Ronaldo. Przeszedł. Nie zdobył bramki. Niezwykłe. Bale, koniec, 3-0. Ale zagranie. Kun Aguero, gol! 3-1, asysta roku. Znaczy, miesiąca, po prostu miesiąca. Sami zobaczmy, Ronaldo spięty przez nogi Pique, jeśli dobrze widziałem, i Aguero w sam róg. 3-1, no słuchajcie, mam 20 minut. Może, 12 minut, przepraszam, może się uda. Błąd Pique. To jest futre. Prawa noga, gol! 3-2, co za piękne wykończenie. Comeback, comeback, moi drodzy. 10 minut do końca, zobaczmy powtórkę, to było piękne. Pique się pogubił, rakieta, Mandanda bez szans, okej. Atak całą drużyną. Przeciwnik ku mojemu zaskoczeniu nie broni, on dalej atakuje. No w końcu najlepszą obroną jest atak, ale wydaje mi się, że w tym momencie to nie zadziała. Dzięki za piłkę. Alderweireld. Dlaczego? Dlaczego wy nie chcecie grać? Neymar, ty myśl o tym, by przejąć piłkę, a nie sobie tylko patrzysz na nią i podziwiasz swój medal olimpijski. Rzut wolny to powinien być, no ale dobra, ja się nie znam. Neymar, pole karne, rzut rożny. 4 minuty do końca, szkoda, że Brazylijczyk tego nie wykończył. Zobaczmy, co zrobi Filipe Luis. Dobre dośrodkowanie. Proszę, Mahrez! Nie! Pique, cholerny Pique. Ja porozmawiam z Shakirą i uwierz mi, że nie będziesz miał szczęśliwej nocy. Co się tu dzieje? Zagranie prostopadłe. Cristiano Ronaldo, no coś czuje, że zagra na czas. A jednak nie, on dalej atakuje. Ronaldo, nieudany zwód, ale... No, okej, 2 minuty. Tutaj może coś się jeszcze wydarzyć. Futre. Celne podanie, to jest najważniejsze. Do Neymara. Rzut wolny. Aha! Wszystko inaczej by się potoczyło, gdyby sędzia przed chwilą nam przyznał rzut wolny. Znaczy, dobry mecz, Bale. Kurde, no, ta końcówka była piękna. Prawie udało mi się wykonać comeback, ale odpadam w drugiej rundzie. Czyli będzie jeszcze jakiś draft na moim kanale. W komentarzach możecie zasugerować, w jaki sposób mam go rozegrać. Czy nie wiem, na ślepo, jakoś losowo, przy pomocy kostki, może to wszystko naraz. Dajcie znać. A miało być tak pięknie, miał być wielki comeback, no ale ja od początku wiedziałem, że to jest wszystko przeciwko mnie. Otworzę paczki. Mam ich dużo. Nie będę wam wszystkich pokazywał, bo pewnie nic szczególnego nie trafię, no ale zobaczmy. Pierwszą, Mateusz. Jej! Trafiłem legendę w paczce. Dobrze, teraz złota paczka, którą prawdopodobnie dostaliśmy za ten draft. Nawet fajne karty. Nie wiedziałem, że on ma złotą. Przeoczyłem to jakoś. Złota paczka premium. Szalaj. Biczakcić. Dobra, daruję sobie te złote, srebrne paczki. Mamy jeszcze, wow, taką za 25 tysięcy. I wiecie co? Zróbmy to. Draft nie wyszedł, ale to tak w ramach wynagrodzenia. Paczka za 25 tysięcy. Nie wiem, po co ją otwieram, nie patrzę. Dajcie mi znać. Jakaś legenda, inform. Zlatan w United. Kiwrak. Dobrze, na dzisiaj jest to tyle. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, jaki draft chcecie zobaczyć za tydzień. Ja dziękuję wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia jutro w Ultimate Team. Pozdrawiam. Cześć.